Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Olimpia Gaja i dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o jednym składniku, który powoduje, że związek między mężczyzną a kobietą jest udany i satysfakcjonujący dla obojga. Ten jeden składnik powoduje, że wytwarza się między ludźmi miłość. Ale nie tylko. Tych dwoje ma szansę się doczołgać do mety razem i to jeszcze w takim nastroju, w którym się kochają, szanują i są bardzo, bardzo ze sobą połączeni. Ten składnik, o którym mówię, jest to emocjonalne połączenie między ludźmi. I za chwilę wytłumaczę, co to dokładnie oznacza. Jestem przekonana, że znasz takich ludzi, ją, jego albo ich, gdzie na przykład on się zobowiązał w stosunku do niej, a dla ciebie to nie ma żadnego sensu. Tobie się to w ogóle nie kalkuluje. W twoim świecie to się w ogóle nie styka. Ty nie rozumiesz, o co to chodzi. Albo takie sytuacje, kiedy on był playboyem, bad boyem, czarnym rumakiem, nikt go nie mógł ujechać i nagle zakochał się w tej kobiecie. Ba! On się transformował. On się transformował. To właśnie takie sytuacje się dzieją, kiedy ludzie łączą się emocjonalnie. Kiedy jest między nimi to połączenie emocjonalne. Widzisz, w dzisiejszym świecie ludzie są kolektywnie bardzo straumatyzowani. I poprzez to straumatyzowanie, tak zwani protektorzy w nich, części ich ego, wytworzyło i założyło maski po to, żeby nie zostać jeszcze raz zranionym. Te maski charakteryzują się tym, że ludzie nie są w stanie się odsłonić przed drugim człowiekiem, pokazać się wrażliwym. Przynosi to poczucie bycia niewidzianym, niesłyszanym, nierozumianym, prowadzi do frustracji. Tak? I dlatego to połączenie emocjonalne jest tak silne, bo człowiek czuje się przy drugim człowieku jak w domu. Czuje się widziany, słyszany, zrozumiany. Łączy ich więź, której nie są w stanie wytworzyć z nikim innym. Więź emocjonalna. Z mojego doświadczenia i obserwacji i tego, co wiem, wynika, że taka więź może wytworzyć się w dworaki sposób. Ta więź może być wytworzona przez ludzi, którzy są empatami, ale nie takimi naiwnymi, poświęcającymi się bez granic, tylko to muszą być empatii, ludzie o zaawansowanej empatii, o takim rozwiniętej emocjonalnej inteligencji i muszą mieć granice. Jak człowiek ma granice zdrowe, swoje i szanuje te granice innych ludzi, to on ma też umiejętność wychodzenia poza swoje ego. To nie jest chory egoista narcyzm. Więc musi być to osoba, która jest emocjonalnie rozwinięta, inteligentna i ma granice. I teraz takie osoby mogą rozwinąć tą więź emocjonalną. Takie osoby mają predyspozycję do tego, żeby stworzyć taką relację długoterminową, która jest na wysokim poziomie, które ma niesamowicie głęboką intymność, potencjał, zaufanie i this all good stuff, ok? Pierwsza sytuacja, pierwszy wariant jest wtedy, kiedy
kobieta widzi w mężczyźnie, że ona go widzi. Ona czuje, że ona go czuje, ona widzi, że go widzi. Ona wie, że go rozumie, ona wie więcej niż on. I ona jest z nim cierpliwa. Ta jej umiejętność i to, co ona w nim widzi, daje jej cierpliwość i daje jej... Ona już czerpie z tego miłość, tak? On jeszcze jest nieogarnięty, może jeszcze jest niedojrzały. Ona się nie poświęca i ona się tam nie nagina i ona nie ładuje w tą relację i nic nie dostaje. Tylko on jeszcze nie wie, o co chodzi. On jeszcze nie widzi, ale ona już wie. Ona już wie, że ona potrafi dotknąć jego duszy. Że ona go rozumie, że ona go czuje, że ona ma z nim to coś. Ona wie pierwsza. I to jej daje... Ona już z tego profituje w taki sposób, że ona się tak transformuje, ona wychodzi poza swoje ego. Ona się zmienia w tej relacji. Ona jest bardziej cierpliwa. Ona się staje bardziej kobieca. Ona się staje bardziej silna, tak? Ona nie kłóci się o pierdoły, tylko po prostu no tak jakoś dokręca tą śrubę, tak znajduje do niego słowa i drogę, taką ma cierpliwość, taką ma miłość, tak wzrasta, że on za chwilę do niej dociąga i się transformuje. To jest jedna rzecz, kiedy się to wydarza. To może by też zadziałać na odwrót, ale taki przypadek znam tylko jeden. Drugi przypadek jest wtedy, kiedy spotykają się oni obydwoje i jest to, i to już jest. Oni pierwszy raz czują, że ktoś ich tak widzi, że ktoś ich tak rozumie. To jest obezwładniające, to jest przerażające być na takim poziomie połączonym. I takie tego rodzaju połączenia też również prowadzą do wzrostu, do transformacji. Bo to nie są połączenia takie powierzchowne, zafascynowanie i wchodzenie sobie do gardeł i po prostu zjadanie się i piętrzenie potencjału, tylko z czegoś takiego trzeba rosnąć. I kiedy jest coś takiego, i to jest zazwyczaj, to jest najgłębszy rodzaj połączenia między ludźmi, ale on ma też swoją cenę. Tutaj trzeba wzrastać i rozwijać się. Bo to tak głęboko wchodzi, ci ludzie nawzajem się triggerują, tak? To jest lekcja za lekcją, ale to jest też głębokie połączenie. I tylko z takim połączeniem emocjonalnym da się stworzyć coś takiego, o czym my tutaj mówimy, tak? Trzecie ciało, którym jest związek długoterminowy, satysfakcjonujący aż do mety. Teraz, jeżeli miałaś maski, i miałaś rany, i miałaś kompleksy, i w takiej wersji przyciągnęłaś do siebie związek, i teraz się rzucasz po tym związku, nie wiadomo, o co chodzi, walczysz, albo znamy też takie sytuacje, w których jest dużo różnych wariantów sytuacji, dużo różnych wariantów związków. Ja teraz nie będę o wszystkich poruszać, ale jeżeli woła cię do tego, o czym ja teraz mówię, a już jesteś w relacji i nie chcesz jej przekreślać, no to ty musisz iść pierwsza tą drogą. To ty musisz chcieć połączyć się emocjonalnie z nim. Czyli będziesz musiała mieć swoje granice, będziesz musiała przestać w ogóle matkować, marudzić, rozżalona być, kontrolować go. No po prostu nie ma... Nie, to, ty musisz, dziewczyno, przeskoczyć swoje ego w takiej sytuacji. Musisz. A ego jest na przykład to, jak facet ma swoje zainteresowania, a ty mu piszczysz, że on wychodzi z domu na przykład na siłownię, że on o siebie dba, że on dba o interes i w ogóle o pracę, tylko dlatego, bo ty nie możesz być sama, nie umiesz się zająć sobą. Także tego typu zachowania i tego typu obsesja w głowie, to od razu musi być pójść w odstawkę. Jeżeli masz z tym problemy, zapraszam Cię na sesje mentoringowe. Więc najpierw, jeżeli już jesteś w takiej relacji, no to musisz najpierw z sobą siebie doprowadzić i pójść pierwsza. Tak?
Co to znaczy połączyć się emocjonalnie? To znaczy słuchać, czego ten człowiek potrzebuje. Cały czas oczywiście mając swoje granice, czyli nie robiąc nic przeciwko prawdziwej sobie. Dając mu w ogóle przestrzeń, tak, na bycie wszystkim tym, czym on jest. Po prostu. Rzeczy, które ci się nie podobają, wtedy robisz sobie swój me time. Słuchać przede wszystkim drugiego człowieka, tak? Nie walczyć z nim o rację, tylko tworzyć miłością i cierpliwością i emocjonalną inteligencją przestrzeń na was dwoje, tak? Po to, żebyście się czuli bezpiecznie, obydwoje w tym. Jeżeli coś takiego nie zadziała po długoterminowym teście lub daniu temu szansy, no to sama musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli cię ciągnie do głębokiej, intymnej relacji, to czy jesteś w stanie, tak? Ja kiedyś w mojej ostatniej 4-letniej prawie relacji przez jakiś czas, kiedy miałam jeszcze maski, wydawało mi się, że no, że ja mogę tak na te 60% jechać. Ale im bardziej poznawałam siebie, im bardziej honorowałam siebie, im bardziej kochałam siebie, im bardziej wybierałam siebie, nie dało się. Ale uwierzcie mi, że najpierw wykonałam pracę, zanim podjęłam decyzję, że nie da się tutaj nic zrobić. Nie wszyscy ludzie potrzebują tego rodzaju połączenia. Tutaj w Niemczech, gdzie mieszkam, nie porównuję Niemiec do Polski, po prostu w Polsce nie mieszkam 10 lat, ale tu w Niemczech jakby to mi się bardzo rzuca w oczy, nie wiem, może rzuca mi się teraz to bardziej w oczy, bo się tym zajmuję, ale ludzie są bardzo nastawieni tutaj na stabilizację, na komfort. Komfort równa się dla nich stabilizacja. Stabilizacja to nic, że trzęsą gadkami, wszystkiego się boją, tak? Nawet ostatnio opowiadałam pewnej kobiecie, że wyjeżdżam do Portugalii niedługo i ona powiedziała, że o Boże, jak mówisz o podróżach, to ja już od razu się boję. Więc oni się wszystkiego boją, a oczywiście to wynika z tego przymusu stabilizacji. Pod tą stabilizacją u nich stoi właśnie to chodzenie do pracy 40 godzin w tygodniu. Oni muszą być, oni są zmuszani do ubezpieczenia. Tutaj nie możesz być w Niemczech bez ubezpieczenia. Ma to swoje plusy i minusy. No minusem jest to, że na przykład oni nie wyjeżdżają próbować życia w innych krajach, nie otwierają swoich biznesów, nie wybierają wolności, bo dla nich stabilizacją i szczęściem jest to, że chodzą sobie do pracy i że jest im płacone ubezpieczenie na przykład. No więc taka jest mentalność tutaj w Niemczech. Wiadomo, nie wszyscy, nie możemy generalizować, natomiast jakby kolektyw, tutaj taki jest program kolektywny i oczywiście ludzie dobierają się w pary. I ten faktor jest decydujący. Więc jak ta stabilizacja jest na pierwszym miejscu, no to wiadomo, że tam może, no tam schodzą na niższy plan to emocjonalne połączenie, ta indywidualność i są tacy ludzie i niech sobie będą, ale może być tak, że ludzie się spotykają i mają trochę tego emocjonalnego połączenia albo mają przynajmniej potencjał, a później gdzieś to się traci w związku, traci się, no bo właśnie ta emocjonalna inteligencja nie jest rozwinięta, bo ludzie zanim weszli w relacje, nie rozwinęli się jako jednostka, jako całość, jako ta na przykład kompletna kobieta, o której ja uczę tutaj na swoich kanałach i programach, i kursach, i warsztatach. Kobieta kompletna, kobieta świadoma, że jest ciałem, umysłem i świadomością, tak? Tylko jak my nie wiemy, kto my jesteśmy i my jesteśmy z braku, ale mamy predyspozycje, jesteśmy empatami, wchodzimy w związek, coś tam między nami się zgadza, ale później przez tą intymność tak bardzo się triggerujemy, że często jest tak, że ludzie ześlizgują się z tej platformy połączenia emocjonalnego i spadają w takie coś jak zamieszkują ze sobą i stają się dla siebie jak współlokatorzy, tak? Bo
no bo po prostu nie chcę im się kultywować tego widzenia siebie, tego słyszenia siebie, tego wychodzenia naprzeciw partnerowi, tak, bo to jest praca, bo to jest, to trzeba pracować nad związkiem, to trzeba wziąć czas dla siebie, to trzeba okazać komuś zainteresowanie, to trzeba zrobić komuś miejsce, to nie wolno być cały czas ja, mi, moje, czemu nie patrzysz na mnie, czemu nie patrzysz na mnie, czemu mnie nie słyszysz, czemu nie spędzasz ze mną czasu, czemu nie robisz tego, a czemu nie robisz tego, a weź zamknij dziób i idź sama na spacer i daj sobie sama i zamknij przede wszystkim dziób. I zanim będziesz, easy. Zobacz, poobserwuj siebie. Co we mnie krzyczą miłość? Czy może mogę to inaczej zakomunikować? Czy ja jestem najpierw w stanie sobie sama to dać? Czy jestem w stanie się wyciszyć i zobaczyć, skąd pochodzi ten głos? Czy to jest moja faktyczna potrzeba, czy to jest moja zachcianka, czy to jest jakaś pierdoła? Czy ja mogę to inaczej przede wszystkim wyartykułować? Żeby człowiek, z którym jestem w związku, z którym powinna mnie łączyć miłość, czy jestem w stanie to tak wyartykułować, żeby go dotknąć, żeby on mnie poczuł, żebym stworzyła dla niego bezpieczną przestrzeń, żeby on mnie zobaczył. Czy ja siebie widzę na tyle, żeby on mnie zobaczył? Pierwsze podstawowe pytanie. Czasem jest też tak, że to jest tak niestabilne, że zamieniają się ludzie nie w współlokatorów, tylko w obydwoje się robią alfa, tak? Czyli nie chcą razem budować, tylko chcą przepchać swoje wartości, swoje definicje, swoje zasady i próbują po prostu na siłę zmienić drugiego człowieka. Tak? Czyli jak macie, jest między wami współlokatorstwo albo jesteście obydwoje alfa, to nie macie emocjonalnego połączenia. Dlatego uczymy się tutaj na kanale o tej żeńskiej energii, o tym byciu wrażliwym, o tym byciu oddanym, o tym byciu cierpliwym, o tym byciu słuchającym, bo tego typu dynamika, te rzeczy, te umiejętności, zawsze wam powtarzam, żeńska energia to jest zestaw umiejętności, tak to powinnaś postrzegać, które aktywują w tobie tą energię, które aktywują w tobie twój naturalny stan, które aktywują w tobie twoją moc, które aktywują w tobie powrót do domu. Ale najpierw musisz opanować warsztat, opanować pewne umiejętności, czyli na przykład umiejętność słuchania. Opanuj umiejętność słuchania i to, co zawsze powtarzam, jak opanujesz umiejętność słuchania, to będziesz interesujący dla drugiego człowieka. I najpierw ty daj z siebie maks, jeżeli ci na tym zależy, jeżeli wchodzisz, obudziłaś się w relacji, chcesz czegoś więcej, to i zaczynasz roszczyć, i zaczynasz przepychać, i zaczynasz robić wykłady, to nie jest miłość. Miłość nie powinna być ciężka. Miłość jest lekka. Połączenie, jak jest połączenie emocjonalne, to wszystko jest lekkie. Oczywiście, że jest praca w tym sensie, że musimy ewoluować, czyli musimy wychodzić ze swojego główienka, bagienka, ego i w ogóle, ale ogólnie to jest lekkie. Ale kiedy ty się musisz prosić, kiedy ty się musisz zdzierać, to raczej nie klapnie. W mojej 3,5-letniej relacji ostatniej nie było połączenia emocjonalnego. Na początku było z mojej strony. Ale w momencie, w którym ja się zorientowałam, że on nie ma tej umiejętności i zaczęłam wybierać siebie, no to zaczęło mi być tak ciasno i tak niewygodnie, że postanowiłam, że ja nie chcę tego. Dla kontrastu znacie historię o Posejdonie. Z Posejdonem było tak, że nikt nie dotknął mojej duszy tak jak Posejdon.
nikt nie dotarł tak daleko. I ja wiem, że dla niego to też było takie samo doświadczenie. My się tak, i my to mieliśmy od razu, to połączenie emocjonalne. Tam się wszystko po prostu zgadzało. I po prostu jak drugi człowiek dotknie cię tak głęboko, twojej duszy, dlatego jest to transformujące i wzrastające, bo ty się zmieniasz, bo ty już masz wyżłobione, ty już wiesz, do czego jest zdolna relacja i połączenie między dwojgiem ludzi. I wszystko inne wydaje ci się jałowe, nudne, płytkie. Okej? Także emocjonalne połączenie powoduje, że ludzie, wytwarza się między nimi miłość. To połączenie emocjonalne powoduje, że my kontynuujemy tą miłość, tak? Bo my siebie wybieramy cały czas, bo my siebie wybieramy słyszeć, my wybieramy siebie widzieć, my wybieramy dawać miejsce drugiemu człowiekowi, więc to jest poza ego. Miłość jest poza ego. Jeżeli macie w związku taką agendę w głowie, mi, mnie, moje, daj mi to nie jest miłość. Jeżeli jest wam ciężko w związku, nie potraficie wybaczyć. Ktoś mi ostatnio tutaj napisał na komentarz pod filmem na YouTubie. A co jeśli on mnie zranił i ja nie potrafię wybaczyć? Gdyby było połączenie emocjonalne, z którego wynika zaufanie, z połączenia emocjonalnego pochodzi miłość, nie da się pokochać kogoś, z kim nie masz połączenia emocjonalnego. Da się od kogoś uzależnić, mieć obsesję, jakiś taki chory pattern, chory wzorzec, tak? Ale to nie jest miłość. Miłość jest wtedy, kiedy jest połączenie emocjonalne. To jest miłość, to połączenie właśnie. To głębokie połączenie, że ja Ciebie widzę, jak nikt inny Cię nie widzi. Ja widzę w Tobie, czego nikt inny w Tobie nie widzi. Wszyscy od Ciebie czegoś chcą z Ciebie doić, a ja widzę w Tobie człowieka. Wszyscy myślą, że Ty jesteś playboyem, a ja wiem, że to są maski, ja widzę Ciebie głębiej. Skrzywdziłeś mnie, ale ta miłość, to połączenie, to jak Ty mnie widzisz, to jak Ty mnie słyszysz, ja wiem, że Ty mnie skrzywdziłeś, bo miałeś maskę, ale to połączenie, to nie jest tak, że ja mam na Tobie obsesję, boję się być sama, Ty mnie skrzywdziłeś, a ja Ci wybaczę, bo boję się być sama. To nie jest miłość. Ale jak Ty mnie skrzywdziłeś i ja wiem, że to była maska, ale mnie widzisz i o mnie dbasz i mi dostarczasz, to ja Ci wybaczę, bo ta miłość, która wynika z połączenia emocjonalnego, powoduje, że ja jestem w stanie Ci wybaczyć. Także połączenie emocjonalne to jest coś największego, co może między ludźmi powstać tutaj, na Ziemi. To jest coś, co warto, coś, co można całe życie pogłębiać, całe życie można na tym jechać, tylko trzeba nad tym pracować. Pracować w tym sensie, że trzeba ewoluować, tak? Nie może być, że Ty emocjami prychasz na prawo i lewo, obwiniasz go za swoje emocje. To nie jest połączenie emocjonalne, nie będzie nic z tego. Nie będzie nic z tego, będzie skakanie sobie do gardła całe życie. Okay? Zapraszam Cię, kochana, do programu Kobieta w Mocy, gdzie opanujesz te właśnie rzeczy, jak pokazywanie się wrażliwą, jak wzięcie za siebie odpowiedzialność, jak wzięcie odpowiedzialność za swoje pragnienia, jak przestać wierzyć, że ktoś to za Ciebie zrobi, wzięcie odpowiedzialności za swoją obfitość, za co jeszcze? Ogólnie w tym programie pracujemy po prostu nad właśnie tym warsztatem żeńskiej energii. Macie tam wiedzę, macie tam ucieleśniające ćwiczenia i teraz dodatkowo macie jeszcze 10 live'ów na grupie tłumaczących, dokładnie wyjaśniających, dających jeszcze głębsze szczegóły na temat każdego modułu programu. Zapraszam Cię, link pod filmem. Tymczasem życzę Wam wspaniałej niedzieli i...
To nie jest dla każdego ten temat połączenia emocjonalnego, inteligentnej emocjonalności, ale myślę, że skoro jesteś na tym kanale, to jest to dla Ciebie, dlatego trzymam kciuki i